Warszawska. Mam przyjemność dzisiaj powitać wszystkich Państwa na wyjątkowej wystawie. Wystawie pokonkursowej członków Polskiego Towarzystwa Fotografików Przyrody Okręg Mazowiecki. Bardzo serdecznie witam przede wszystkim zarząd towarzystwa w osobach pani Małgorzaty Bruj. Pani prezes, bardzo proszę tutaj, żeby pani się wszystkim pokazała, bo wszyscy na tej sali się znamy, oraz pana wiceprezesa Witolda Gorzewskiego. Również witam członków wszystkich towarzystwa, którzy przybyli na dzisiejszy wernisaż. Witam gości również i tych, którzy po raz pierwszy uczestniczą w wystawie Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Szanowni Państwo, jak zwykle takie spotkania kryją dużo niespodzianek. Właśnie przed spotkaniem również dowiedziałam się, że jest z nami pierwszy prezes Towarzystwa Okręgu Mazowieckiego i dowiedziałam się również o tym, że pierwsza wystawa w ogóle przeglaty Towarzystwa Fotograficznego odbyła się w tym właśnie budynku. To wtedy jeszcze był Warszawski Ośrodek Kultury, ale prawdopodobnie wernisaż miał miejsce właśnie w tej sali. Panie prezesie, czy tak jest, że w tej sali odmieniliśmy wystawę, tak? Ja za chwilę pana poproszę o głos, za momencik, dobrze, pan tutaj nam opowie. Natomiast proszę państwa, ja ze swojej strony życzę państwu miłej atmosfery podczas dzisiejszego wernisażu, integrowania się wokół tych dzieł, które powstały w tegorocznym konkursie fotograficznym. Ta wystawa nie jest wystawą pierwszą. Wernisaż miał już miejsce w Muzeum Ziemi, a po raz drugi została zaprezentowana właśnie tutaj u nas. Chciałam jeszcze dopowiedzieć, że po długiej przerwie Towarzystwo Fotograficzne wróciło tutaj do mury Mazowieckiego Instytutu Kultury, które są zawsze otwarte dla wielu środowisk twórczych. Bardzo się cieszę, że państwo możecie tutaj u nas spotykać się, wymieniać się swoimi doświadczeniami i planować swoje dalsze działania. Mam również nadzieję, że w przyszłości te działania będą się rozwijały, a myślę, że będziemy państwa w miarę możliwości wspierać. Z mojej strony na razie to wszystko. Później państwa jeszcze tutaj zaproszę na część oficjalną, nieoficjalną. Natomiast teraz poproszę o głos pana wiceprezesa, który nam opowie o wystawie i uroczyście ją otworzy. A później również pan wiceprezes opowie nam coś jeszcze z przeszłości, bo tutaj przyniósł nam takie właśnie zaproszenie, które gdzieś tam przechował właśnie z tej pierwszej wystawy w ogóle Towarzystwa Fotograficznego. Ja dziękuję bardzo i oddaję mikrofon. Dziękuję pani bardzo za bardzo miłe słowa. Chciałbym bardzo pani podziękować za umożliwienie i zorganizowanie wspólnie z nami tej wystawy. Również chciałbym podziękować w tym miejscu pani Milenie, która jest razem z nami. Pani Milenko, proszę się pokazać. Za pomoc zorganizowaną. Również chciałbym podziękować za bardzo miłą współpracę, jaka toczy się między naszym okręgiem, a tutaj Mazowieckim Instytutem Kultury, gdyż co miesiąc nasz okręg ma swoje spotkania w murach Instytutu. Witam serdecznie też wszystkich państwa tutaj zgromadzonych dzisiaj. Mimo że jest to okres wakacyjny, chciałbym państwu serdecznie podziękować za przybycie, za znaleziony czas, aby razem z nami obchodzić święto fotografii, bo przecież wernisaż zawsze jest takim świętem. Patrząc tutaj na miłych gości, widzę
znajome twarze naszych koleżanek i kolegów z towarzystwa, ale widzę również osoby, które prawdopodobnie pierwszy raz mają kontakt z nami i naszą działalnością artystyczną. Dla nich chciałem powiedzieć kilka słów o tym, kim jesteśmy. Początki naszego związku rozpoczynają się w roku 1994. Wtedy powstała idea, aby ludzi, dla których fotografia przyrodnicza jest pasją, zgromadzić w jednym stowarzyszeniu, aby mogli wymieniać się doświadczeniami, spotykać się, wymieniać poglądy na temat robionych przez siebie zdjęć oraz żeby mogli wspólnie realizować projekty fotograficzne. Człowiekiem, który zainicjował i podjął się zorganizowania tego wszystkiego, był znany w kraju i poza granicami fotograf przyrody Leszek Krzysztof Sawicki. Ponad rok trwały przygotowania statutu, na którym opiera się nasz związek. Również bardzo dużo czasu zajęły załatwianie spraw związanych z rejestracją związku. Ale już wiosną 1995 roku oficjalnie został ogłoszony związek jako istniejący pełnoprawne stowarzyszenie. Związek jest otwarty dla wszystkich pasjonatów fotografii przyrodniczej, bez względu na wiek, bez względu na wykonywany zawód. Swoją działalność w zasadzie opiera na propagowaniu piękna polskiej przyrody, na popularyzowaniu wartości tej przyrody, wiedzy o przyrodzie i ekologii. Wystawa, która dzisiaj tutaj się odbywa, zdjęcia na tej wystawie są zdjęciami nagrodzonymi w dorocznym konkursie, który odbywa się wśród członków Okręgu Mazowieckiego. Wystawa ta ma początek każdego roku w marcu. I jest to wystawa będąca wynikiem konkursu na fotografa roku. Ta wystawa jest prezentacją zdjęć fotografa roku 2016. Zdjęcia, które tutaj widzimy, nie są jedynie dokumentem pokazującym piękno przyrody, ich zjawisk przyrodniczych, obiektów przyrodniczych. Są w zasadzie ulotną chwilą, którą każdy z autorów tych zdjęć zatrzymuje w tych zdjęciach. Ale nie tylko. Jest to ulotna chwila. Artysta, autor zatrzymuje w tych zdjęciach również swoją pasję, swoją wrażliwość, swoją miłość do otaczającej nas przyrody. Proszę Państwa, zadaniem fotografa jest tak patrzeć na świat, aby pokazać rzeczy, które inni nie dostrzegają, przechodzą o nich obojętnie, albo po prostu nie mają czasu, żeby się skupić nad takimi subtelnościami, które otaczają ich ze wszystkich stron. Także dzisiejsza wystawa fotografii jest szczególną okazją, abyśmy popatrzyli oczami fotografa raz jeszcze na ten świat, ujrzeli fascynację fotografa
i nasze fascynacje tą przyrodą. Niniejszym chciałbym zapowiedzieć, że wystawa fotografii Nasze fascynacje 2016, druga edycja tej wystawy, uważam za otwartą.